Tyś, jesteś gotowy na totalne wysadzenie całego świata? Jestem gotowy. To jest nasze zadanie. Zostaliśmy zatrudnieni, aby zdetonować świat. Dawaj, let's go! I zbieramy teraz te kwadraciki, dzięki którym będziemy mogli kupować lepsze armaty. Właśnie tak. Dawaj, Tyś, strzelamy! Iś! Strzelamy, let's go! Wszystko trzeba zniszczyć w tym momencie. Wszystko, dokładnie. Mam już praktycznie cały ekwipunek. O, ten domek zniszczę. Let's go! I patrz, ja dostaję. W plecaku mam teraz troszeczkę pieniążków i będzie można te pieniążki przerobić. You have level up. Drugi level mam, dobra, a potrzebujemy trzeci, żeby przejść dalej. Ej, no to jesteś kozakiem na maksa. O, i teraz stary, mam już pełny ekwipunek, muszę niestety dojść sobie tutaj i sprzedać wszystkie te bloki. Dzięki temu będę miał słuchaj. O, patrz, jak ładnie sprzedaję. Wow, jak fajnie tutaj to wrzucam. Dobra, Tyś, ty też sprzedaj. I ile mamy pieniążków w tym momencie? 1050, tak. Nie, 150? Ja mam 500. O co tutaj chodzi? Czy ja mogę kupić jakąś wyrzutnię rakiet? Dzień dobry. Ej, kupiłem! Za 300 dolarów! Okej. Ja też kupiłem! Kolejne za 1500, dobra, mamy lepszą wyrzutnię. Wyrzutnię talarów. Wow, ale strzał, stary! Ej, nie, ej, dawaj, cały dom niszczymy! Dawaj, dawaj, chociaż czekaj. Nie może go być! Dawaj, możemy rozwalić w taki sposób latarnię, żeby ona kompletnie spadła. To będzie też fajne. No to sam dół trzeba zniszczyć. Tak, tak, dawaj, cały dół niszczymy i będzie latarnia zniszczona, Ptyś. Dobra, Ptyś, jesteś gotowy na to? Jesteś gotowy na to? Ja na to jestem tak gotowy, jakbym nigdy nie był na to gotowy. Tak. Już praktycznie zniszczona, już jest praktycznie na maksa zniszczona. Ej, nie mieści mi się nawet więcej w ekwipunku. Ptyś. Ja też. Wiesz co, chyba sprzedam i szybciutko kupię sobie jakąś lepszą broń, bo na obecną chwilę, no to z tą bronią jestem, no mega lamusem, nie? Dobra, więc sprzedajemy, a potem widzowie oczywiście oglądajcie dalej odcinek, nigdy do połowy, zawsze do końca, ponieważ kupimy najdroższą broń, jaka znajduje się w tej grze, za Robuxy. Dobra, w tym momencie chcę kupić również backpack, lepszy, plecaczek, żeby mieścić więcej rzeczy, ekwipunek, wiadomo o co chodzi. I mam 1000, mam 1300 pieniążków, za 1500 będę mógł kupić coś kolejnego, więc za chwilę sobie tam pójdziemy i kupimy, ale najpierw muszę tutaj rozwalić do końca tą latarnię. I dzięki temu... To. O, patrz! Zniszczona! Zniszczona! Let's go! Wow! Ale latarnia rozwalona pięknie, o to właśnie chodziło. To wyglądało. To było mega fajne, dobra, i jeszcze tutaj. Mega. I teraz lecę sobie po lepszą broń, bo tak mi się wydaje, że już będę mógł sobie na luzie kupić, uwaga. Sprzedajemy. 1500 lepsza. A to jeszcze nie mam tyle. Dobra, a ja już kupuję w takim razie, czekaj. O, mamy! Let's go! Ale potężna, dobra, strzelamy. Ona podwójnie strzela! I mam jeszcze bomby, które mogę podkładać. Uwaga, wrzucę ją tutaj. O, wrzuciłem bombkę i jak ona wybucha? Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty, jest też plan lekcji, przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF, piórnik z pełnym wyposażeniem oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada aż 5 zamków, na których przyczepione jest logo Voyanteam. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjalnego materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na voyanshop.pl. Także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Voyanteam! Uwaga, zaraz wybuchnie. Iś. No dobra, tak bezpiecznie wybuchła. Dobra, patrz, ta za 1500 tak podwójnie wybucha, co jest też mega fajne. Ej, to fajnie. Mamy 54% levela drugiego, więc za chwilę będziemy mogli przejść do Skibidi Toilet rozwalać? Co? To? Dobrze. Ej, to będzie epickie, stary. Skibidi dob 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 yes. Skibidi dob dob di di. Skibidi dob 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 yes yes. Skibidi dob dob di di. I pięknie. Za Robuxy można coś kupić. Szybkie sprzedawanie bloków, tutaj to. Może to będzie fajne. Tak, dobra, kupmy to w takim razie. Szybkie sprzedawanie bloczków za 100 Robuxów. O, Ptyś, kupujesz to? Ty jesteś chyba bogaty. Tak, też. Stary, ile ty masz pieniążków? Chyba za dużo. Chyba mógłbyś się ze mną podzielić, co nie? Podziel się z kolegą troszeczkę pieniążkami. Dobra. Daj troszeczkę pieniążków. Daj troszeczkę pieniążków. Dobra, ja już więcej nie mieszczę, więc szybkie sprzedawanko! Ej, serio, szybko sprzedałem. Co jest grane? Ej, faktycznie, ej, to jest mega. Mam 2000 pieniążków teraz. I za chwilę, ej, mam trzeci level. No to stary, bailando. Pa, pa, idę stąd w takim razie, Ptyś. Już trzeci. Tak, idę do kolejnego świata. Iś, Ptyś. I teraz niszczymy ogromnego Skibidi Toilet. Patrz, tam jest ogromny Skibidi Toilet, którego trzeba będzie zniszczyć. 2%, o, już mam. O, no to siema, witam cię w moim świecie. To jest mój świat, to nie jest świat Skibidi Toileta. Okej, podsadzę tutaj bombkę, iś, pięknie.
I tutaj wysadzimy. Iś! No i pięknie pnyć! Iś! Ale wybuchamy wszystko! Szybkie sprzedawanko i lecimy zaraz po kolejną. Unlock quick sell in zone. A nie! Sprzedawanie działa szybkie tylko w tej strefie, nie. Co my byliśmy. O nie, bez sensu. Czuję się troszeczkę uskamowany, jakby no myślałem, że to będzie wszędzie na całym. Ja się jakby cofam i sprzedam tam. Ej, w sumie to też można tak zrobić. Zrobiłem to właśnie. Stary, tak mało mi brakuje, żeby kupić nową broń. No praktycznie to miałem. Dobra, za chwilę to sobie kupię, widzowie, i w ten sposób będę jeszcze potężniejszy. I całego skibili toileta rozwalimy. Cały świat dziś niszczy. Czyby! Jak myślisz, ptyś? Ej, Wojtek, zobacz! Co tu masz? Ej, tu są... z Minecrafta! Tu są jaja! I craftingi! Dobra, sprawdźmy, co możemy kupić. Są jakieś peciki, nie zauważyłem tego. Za gemy! Ile masz gemów? Ja mam 4. Mam 0. A wiesz co? A ja sobie kupię w takim razie gemy. A skąd masz gemę? O, ile tego tutaj jest! Za 4000 mogę kupić jakieś mega mocne jajo, ale chyba sobie... Wojtek, a ty widzisz, jak rozwalam z kimi toaleta, czy nie? Wiesz co? Najpierw kupię sobie pieniążki, zaraz ci powiem, czy będę widział i jak rozwalasz skibili dab 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 skibili dab dab dib dib. Dobra, poka. Rozwalasz? Ja nie widzę, jakbyś rozwalał. No to widzisz, to chyba każdy rozwala swoje. No, ale spoko. I tak, wiesz co? Otwieram sobie 3... No nie, muszę pojedynczo. Mam 11 milionów tych gemów! No już myślałem, że będzie rzadki, w sensie epic. Dobra, dostałem jakąś żabę. Stary. Skąd ty masz tyle tych gemów? Troszeczkę się zarabia, co nie? Się gra, się ma! Prosta sprawa! Bum, bum, cyk, cyk! Bo ja mam zero ogólnie. Jaka żabka? Zero? Jak możesz mieć zero, stary? Musisz mieć lepsze. Musisz mieć lepsze rzeczy. O, właśnie. Muszę kupić sobie szybciutko tutaj lepszą broń. I w tym momencie zobaczymy, co się wydarzy. O, sprzedaję wszystko, patrz! Let's go! Ile będę miał kasiory? Ile masz kasiory? Prawie 4000. A ja już mam 4000 i tym samym mam już nową broń. Wow, jak potężnie strzela. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ty, mam już full. Mam cały ekwipunek już. Od razu? Tak, wystarczy tego jednego pecika. Tak, jednego pecika sobie kup i już będziesz miał wszystko. Tak naprawdę. Dobra, ja kupuję w takim razie lepszy backpack, bo ja na obecną chwilę nie mieszczę tutaj tyle tych rzeczy. Dobra, gdzie jest backpack? Tego nie. O, dobra, tutaj są backpacks. I można kupić za 2000 pieniążków. Kupiłem. Mamy peciki? Czy można peciki kupować? O, double speed. Super magnet. Jakieś tutaj są rzeczy do kupowania. Ale wiecie co? O, tu mamy jakieś jajco. Potem sobie je kupimy i staniemy się najpotężniejsi. Lecz sprzedać, bo ja tutaj już stary, no nieźle zarabiam. A widzisz w moim plecaku te klocki, jak wystają? Czy w twoim? Nie, nie widzę, jak wystają. A, nie masz. Widzę, tak wystają. Nie masz żadnych kloców. Po prostu straciłeś wszystkie kloce. Stary, to jest jakieś gigantyczne jajo. Jestem ciekaw, co znajduje się w tym gigantycznym jale. Jale! Jaje! Jaje, 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 jaje. Idziemy do crafting table. Może jajecznica to jest pewnie jajo strusia, wiesz? Bo są takie duże. A co ty gadasz? Ej, można tutaj craftować jakieś rzeczy. Co? Dobra, o co tutaj chodzi? Dobra, nie mogę niestety nic skraftować, ale tu są jakieś rzeczy, które można zrobić. Ile masz procent poziomu? 85! Jak ty to robisz? No po prostu kupiłem taką żabkę, która mi daje bardzo dużo. I już praktycznie, już mam 4. level. A ile trzeba mieć do kolejnego? A 5. level dopiero trzeba mieć. Dobra, ja rozwalam dalej skibili. Dob, 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 dys. Nie! Już mam full, serio? Co się dzieje? Roblox? Okej, okay. Wyskoczyła mi jakaś informacja Roblox. Dobra, rozwalam dalej. Ej, stary ptyś, patrz na to, orientuj się. Co? No, o, puuu. Ty masz wyrzutnię rakiet taką prawdziwą. No zobacz, jaka potężna. I mam właśnie w tym momencie 6000 kaciory. Też mam taką. I wiesz co teraz kupię? Kupię teraz za 10000. Nie mogę za 10. Dobra, wiecie co? Wkurzyłem się w tym momencie. Kupuję cash boosta. Zobaczymy, ile dostanę pieniążko. Co jest? 161000. 160? Co? Jak to możliwe? I kupuję od razu same najlepsze bronie. Ray gun kupuję. Dobra, i jeszcze mamy tutaj backpacki jakieś lepsze. Kupuję lepszy backpack, kupuję lepszy backpack. No i sorry ptyś. Ej, ale to nie kosztowało dużo, 20 robuxów wystarczyło. I teraz patrz to. Rozwalam skibili toileta. Oh my god! Patrz, co się stało ze skibili toiletem! Nie ma go! O twarz, a ty nie widzisz, ale rozwaliłem praktycznie całego skibili toileta. I teraz rozwalam mu twarz. Co ty gadasz? Eś!
Ej, co to jest? Został kompletnie doszczętnie zniszczony. Nie wiem, nie widać tego u ciebie, ale u mnie ten skibidi toilet jest praktycznie zniszczony. Ja sobie obejdę odcinek po prostu, ja zobaczę, ja ci wierzę. Okej, okay, okej, okay, dobra, ja przechodzę w takim razie do kolejnego świata. Dobra. Bo mogę! Idziemy. A jak kupiłeś cash boosta? Ja też chcę takiego. Wystarczy, że podejdziesz, kupisz coś, czego nie możesz kupić i wyskoczy ci wtedy automatycznie i wtedy elo, elo. Elo, a właśnie, teraz jesteśmy na jakimś nowym miejscu i tutaj grają sobie w kosza, ale my im przeszkodzimy i po prostu tutaj postrzelamy sobie. Proszę bardzo, proszę państwa, proszę nie grać w kosza. Tutaj jest miejsce do rozwalania, wow! Ej, dobra, nie wiem co tutaj się wydarzyło, stary, wyrzuciło mnie w powietrze. Ptyś, ptyś, czy ty to zrobiłeś? Czy ty to, czy ty mnie wyrzuciłeś? Kupiłem sobie pieniądze. Ptyś! Aj ty, pay to win no tak, jesteś, co nie? Nie, co? Ja nie, ty. Pay to win, pay to win. Dobra, no i co ptyś? Daj znaka, czy faktycznie lepiej ci się strzela. What? Co jest? Co za... Ja mam takie fajne strzeladło. Oh! Oh my god, mam już pełny ekwipunek. Dobra, idę to wszystko sprzedać w takim razie. Szybkie sprzedawanko. Ej, tam jest jakiś lucky block, trzeba będzie go otworzyć i sprawdzić, co tam będzie. Ale pieniądzów zarabiam, pieniądzów. 80. Ja właśnie widzę. 90 tysięcy. 90. 90 tysięcy zarobiłem, co jest? Dobra, kupuję. O nie, za 170 tysięcy jakieś kolejne. No wiesz co? Dobra, porozwalam jeszcze troszeczkę tutaj to. Zobaczę, co dostanę z tego lucky bloka, który tam był, bo to mnie też ciekawi. O, puu! Lucky block, rozwalam cię. Uwaga, 3, 2, 1, lucky block. Oj! Ten lucky block mi nic nie dał, niestety. Jeszcze czekaj. Trochę Wojtek do ciebie przyjdę, wow. To się nie... rozgość się tam, rozgość się. Dobra, no to lepiej się pośpiesz, bo jeszcze troszeczkę tak dalej będę to rozwalał, to się dostanę już znowu do kolejnego świata, ptyś mnyś. Co ty gadasz? Mam już dwa w ogóle pciki, takie dwie myszki, które za mną chodzą i sprawiają, że dostaję więcej pieniążków. Więc możesz też sobie pecika kupić, bo polecam, ja. No dobra. Tojt Tojtkowski. Tojt Tojtkowski poleca serdecznie, pecika. Dobra, rozwalam. Yo! I mam praktycznie cały plecak już znowu wypełniony, więc idę to sprzedać. Yo, mam 5 milionów pieniędzy. Pieniędzy. I mogę kupić sobie snajperkę. Dobra, znaczy ja mogę kupić tutaj taki plecak za robuxy. Yo, dobra. Kupuję plecak za robuxy, 1000 robuxów, ale będzie przechowywał 440 milionów rzeczy. Spójrzmy jak wygląda. Wow, no mam potężnie. Mam zwierzaki, Wojtek, mam swoje zwierzaki. Masz peciki? No i lecimy. Dobra. Dobra, a ja kupuję w takim razie najmocniejsze rzeczy. Minigana kupuję. Freeze Ray, co to jest? Za 580 to daje? Nie wierzę. Dobra, mam najmocniejszą broń na obecną chwilę i sprawdzę, jak to zadziała. Uwaga. Patrz. Wow. Ej, nie, w sumie myślałem, że będzie... Co masz za broń? Ja widzę z daleka. Myślałem, że będzie lepiej, tak szczerze, ptyś. A to nie strzela jakoś mega dobrze. Chciałbym sprawdzić jeszcze minigana, tak szczerze. Minigan może być lepszy nawet. Uwaga. Biorę minigana. I uwaga, jak strzela minigun? Iś, iś, wow, minigun jest znacznie lepszy. Wszystko rozwala minigun. Minigun jest milion razy lepszy. Nie wiem po co kupiłem tą poprzednią broń. To było mi kompletnie niepotrzebne. Let's go, let's go. Patrz to, rozwalam cały ten świat. Destroy. Jest niesamowity, Wojtek, ja zresztą do ciebie przyjdę. Stary, znalazłem. Ty do mnie przyjdziesz, a ja już idę do kolejnego świata. No bo jesteś lepszy w tą grę akurat. Ale poprzednie wygrałem. Dobra, no tak, ale patrz teraz na to. Ja nie mogę, to skrzynia jest zniszczona. Kompletnie! Totalnie niszczę tą skrzynię! Nie będzie z niej nic! Nic z niej nie zostanie! Brakuje mi 1% do poziomu, a mam pełny plecak! Nie! A ja mam już 10 level! Który ty masz level w sumie? Ooo! Tutaj jest jakiś super magnet. Piąty? To trochę masz tak jakby dwa razy mniej ode mnie. Ale tak, bo tutaj wolno tak jakby leci. A spoko, dobra, ja sobie kupię super magnet i teraz będę wszystko przyciągał 5 razy mocniej. Do ciebie, hello. Siema ptyś, gdzie jesteś? O ptyś, jak ja cię dawno nie widziałem. Chcesz zobaczyć jakiego mam lasera? Patrz. Pokaż. Patrz to, puuu. A nie, to jest minigun w sumie, taki minigun. No to nie był laser. A ty masz granatnik, też nieźle. Tak. Dobra, ja wracam do swojego świata, wiesz, bo no tam jest fajnie. Dobra, to ja zaraz dzisiaj przyjdę. Dobra, powodzenia w takim razie ptyś, a ja tutaj rozwalam całą tą skrzynię. Rozwalamy tutaj jakieś itemki w środku, spójrzcie są. I co znajduje się tutaj jeszcze w tym świecie, bo w tym świecie na pewno... A, jest w sumie tylko ta skrzynia. Ale ta skrzynia za to jest mega mocarna i dostajemy z niej naprawdę bardzo dużo punkcików, które oczywiście możemy sprzedać, więc idziemy je szybko tutaj sprzedać na rynku. Wow, co tak szybko sprzedałem?
Mam 4 miliony zarobione. No to czekaj, wezmę sobie jakieś bomby, za to kupię 2000, 8000 C4. Okej, okay, 85. Co? Będę koale. No ja chciałem lwa, no ja nie mogę. Frozen. Frozen bomb mam. Podsadzam ją tutaj i sprawdźmy, jak ono wygląda, jak ona działa. Uwaga. Ej, no wybuchła, ale nic nie zrobiła w sumie. Jakaś frozen bomba, jakaś słaba ta frozen bomba. Ale mamy tutaj taki jajce, których jeszcze nie otwieraliśmy. I w Wojtek, nich są mam legendę! Dostałem legendarnego! Tak! A ja prawie! Ja byłem mega blisko, więc no, gratulacje, ptyś. Teraz mam nadzieję, że mnie dogonisz. No pewnie, zaraz już jestem u ciebie. Też mam legendarne! Akurat... Co masz? Ja mam pandę. Ja mam jakiegoś... Co to jest? To jest... Nawet nie wiem, jakaś świnka. Armor pig. Armor pig, czyli świnka ze zbrojką. No nie, zła armor pig. Okej. O, kupuję, dobra. A wiesz, co jeszcze zrobię? A w sumie kupię sobie jajce, jakieś zarobuksy. I zobaczymy, jak dużo będą dawały peciki zarobuksy. 3, 2, 1. I uwaga! Najmocniejsze jajco na świecie! Godly! Nie, legendary. A legendary to nie jest jakieś najlepsze. No, chociaż daje 56. To jednak jest całkiem fajne. Equip best klikam. I teraz sprawdźmy, co to, ile będziemy zarabiać z tego. Uwaga! Ty, no, zarabiamy całkiem ci powiem. Ej, ja mogę przejść już do kolejnego świata, ptyś. Kolejny, no nie, no ty oszukujesz, Wojtek. Wiesz co, no troszeczkę kupuję za robuxy rzeczy, ale po to, żeby było ciekawie na odcinku, co nie. I przy okazji, w sumie, to jestem ciekaw, co będzie na samym końcu świata. Więc widzowie, jak jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie. Mam nadzieję, że nam się uda tam dojść. No. Kupisz najlepszą broń za robuxy, nie? No właśnie. Ej, no właśnie, bo ja tutaj strzelam cały czas. Wow, rozwaliłem całe ciacho. Ja tu strzelam cały czas najgorszą bronią. Rozwaliłeś mnie? Ty to ciacho? W sensie, nie, wcale nie o to mi chodziło. Wcale nie. Sprawdźmy, jakie są tutaj inne jeszcze bomby. W sensie bronie. Za 8,5 miliona, nie mam takich pieniędzy. Ojejku, za 1200 robuxów jest jakaś przemocarna. I za 700 robuxów jest mocniejsza? Dobra, wiesz co? Kupuję najmocniejszą broń za 800 robuxów. I sprawdźmy, jak ona będzie potężna. 10 tysięcy podobno zadaje. Uwaga, sprawdźmy to. Strzelam. Iś. Wow! Ona rozwaliła całe ciacho. Czyli trochę ptysia, nie? Iś. Co tam się działo, Wojtek? Tyś! Całe to rozwala! Ej, ale to nie jest jakaś najlepsza na świecie broń. No właśnie, dziwne, oszukali cię chyba. Trochę chyba tak. Ale sprawdzę jeszcze tutaj, no nie, tutaj nie ma lepszej broni. Jeszcze ta jest spoko w sumie. 16 tysięcy, co? Ej, dobra, electric minigun, muszę go kupić. Dlatego najpierw muszę kupić pieniążki. Wydaje mi się, że ten electric minigun będzie lepszy. Ile on w sumie kosztował? Skąd ty masz tyle kasy, Wojtek? Ty masz 3 miliony, patrzę. No tak jakby troszeczkę sobie kupiłem. Ale teraz kupię sobie 2 miliardy, więc troszeczkę więcej tylko. Troszeczkę więcej. 2 miliardy kasy, no super. A wiesz, ile ja mam? Mam 130 tysięcy. 130 tysięcy? Skąd masz tyle pieniędzy? Dobra, no nie udawaj teraz. Dobra, kupuję teraz najmocniejsze bronie za 1,2 miliarda? Ej, nie stać mnie na najmocniejszą za 4 miliardy. Czekaj, no nie może tak być. Dobra, wydaję 4000 robuxów w tym momencie. Ile? 4000, żeby kupić minigana elektrycznego. Wojtek, co wiem. Ty robisz? I uwaga, mamy go! I jestem ciekaw, czekaj, a można... Kolejny jest za 20 miliardów, sorry, ale nie mam takich pieniędzy. Dobra, ojej, i teraz... Jak to dużo. Jak to strzela? Yo! Yo, yo, yo! Co tu się dzieje? Tak. Się? No znacznie super. Szybciej to strzela, mam 30 level. Tak szybko zarabiam levele, że to jest... Ej, dobra, przechodzę do kolejnego świata. Tutaj są gitary, gramy na gitarze, widzowie. O, już nie gramy, bo została rozwalona. Pu. Wszystko rozwalone. I teraz przechodzimy jeszcze do kolejnego świata. Patrz, 30 level mamy. Czekaj, bo ja troszeczkę wolno biegam. Więc wiesz, co sobie kupię? Double speed. Za 200 robuxów, żeby szybciej przechodzić do kolejnych światów. Ej, i sprawdzić. A ty wiesz, że możesz się na przykład odrzucać sam tymi brońmi? Tak pod siebie strzel. A, czekaj. Oś, ale strzeliłem daleko, no. Odleciałem daleko dzięki temu. Dzięki, ptyś, że mi mówisz. Bo faktycznie to jest fajna akcja. Możesz przetestować. Ale jestem jakimś... Patrz, jestem w dealerze samochodowym normalnie. Samochodowym salonie raczej. Salonie samochodowym. I zobacz.
ile tutaj rozwalam rzeczy. Wszystkie auto rozwalam. Lambo, Chevrolet. Ej, nie, co ja bym chciał takiego? Nie, sorry, no muszę zepsuć. Muszę zepsuć, bo tutaj po prostu za bardzo się komuś powodzi. I szachy! Ktoś tutaj chce pograć szachy, a ja mówię, nie, ja rozwalam wszystko. Nara! I słuchajcie, rozwaliłem całą szachownicę w tym momencie. Tylko czekajcie, sprzedam sobie resztę rzeczy. Elo, sprzedaję. I ile zarabiam pieniążków? No, nie tak dużo, jakbym mógł sobie to wymarzyć. Ale zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. Ej, w sumie mógłbym sobie kupić lepsze pyciki teraz, jak już jestem w tak kozackim świecie. I to jest nawet dobry pomysł. You have level 15... 59 level mam, stary. Co jest? Za 600 tysięcy mogę coś kupić. Cześć, jak ci idzie? Bardzo dobrze mi idzie, mam prawie 9 level. 9? Ej, to, to no, nawet nieźle, ptyś. No, wiesz, że w dalszych światach jajca za zwykłe pieniążki są lepsze od jajec za robuxy? Tak na to wychodzi. Mhm. Po prostu lepsze peciki z nich wypadają. Dostałem pecika, który fajnie 60 daje, więc naprawdę dużo. Ej, ja stary rozwaliłem cały świat teraz i teraz nie wiem, co więcej rozwalać. Mam praktycznie całe szachy rozwalone. Musisz się do mnie cofnąć i rozwalić mój świat. Ej, fajnie jakby dało się rozwalać tak, żebyś ty chwytał te pieniążki, no, nie? No, to by było wtedy epickie, wtedy byśmy raz, dwa przeżyli level. No, dokładnie, albo na obecną chwilę to tak, no tak średnio. Ej! Zepsułem cały świat i się odrodził. A, czyli tak to działa. Ej, to fajnie w takim razie. Tak, to akurat na plus. I mam prawie 70, o już 70 level. A potrzebuję 75, żeby przejść dalej. I tak też zrobimy. Wielkimi krokami zbliżamy się do 75 poziomu. I teraz przechodzimy do piramidy. Wiesz, że tutaj są piramidy w tym świecie? Serio. Takie w Egipcie, takie na pustyni? Tak, takie egipskie piramidy, które rozwalam razem z palmami. Palmy i piramidy razem. Ale wiesz co? Najpierw będę musiał kupić sobie jeszcze lepsze jajce za 2 miliony tych gemów. Jakie drogie. Ej, ale zobacz, ile ich masz. Ja mam na przykład 11 milionów. Co? Ej, to nawet dużo, stary. Masz dużo! No, to jesteś bogaty, weź, oddaj trochę. Tanie, dziwne, czemu tak? Właśnie, a w sumie te peciki bardzo dużo dają, bo teraz no mam... Bardzo. Mam ile? 70 i 70 mają moje najlepsze peciki. I słuchaj, no daje to naprawdę bardzo dużego boosta. Lecimy, patrz na to. Ale strzelam, ty. Co tu się dzieje? No praktycznie całą piramidę już rozwaliłem. A przecież to jest dopiero początek. A co to jest? Ty, mogę to rozwalić? Unlock healing to practice. Aha, muszę coś odblokować, żeby to zepsuć. A ja tego nie zrobię. Setny level? Dla mnie to nic. Kupuję za 200 robuxów. I przechodzę do kolejnego świata za setny level. Fidget spinnery tutaj są. Ale satysfakcjonujące nawet, wiesz? Rozwalam fidget spinnery. Chyba za dużo wydajesz tych robuxów. Wiesz co, no na ten odcinek troszeczkę wydałem. Ale za to rozwalam kostkę Rubika, więc jest to nawet fajne. A ja umiem ułożyć kostkę Rubika. Tak? I skąd umiesz układać kostkę Rubika? No ja umiem takie rzeczy robić, ja jestem inteligentny. Nieźle, ptyś. Dobra, gratulacje dla ptysia, bo to jest naprawdę... Ptyś to koks. Ptyś to nie ciacho, ptyś to koks. No ja układam w około 40 sekund. 40... Nie, teraz prankujesz. Nie, serio? Naprawdę mówię 40 sekund. 40 sekund układasz kostkę Rubika? No. A ja to kogoś to układam w nawet mniej niż 10. Yo, a potrafisz na ślepo? Nie. A, no to musisz się ale na ślepo nauczyć. Ale są tacy, co potrafią, jedną ręką potrafią. Wiem, że tacy są, co potrafią. Ej, ale w 40 sekund to akurat szybko. Dobra, widzowie, jak chcecie, żeby ktoś złożył kostkę Rubika, to dajcie znać na dole w komentarzach. Musi być milion lajków. Ile tam zostało? Milion lajków? Oj, to trochę dużo. Ej, no, dam radę. Jest trochę problem, trochę, że tak powiem. Bo po prostu dalej jest mało rzeczy. Jakby kolejne światy są. A ja już nie mam na to robuxów, żeby kolejne światy kupować. Skończyły mi się robuxy. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, to doładują mi się kolejne robuxy. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.